Halo, witam serdecznie. Dzisiaj robimy krach. Dzisiaj robimy krach. A Skaspi będzie grać tu. Na nerwach. Tak, trzeba robić krach, nie? Trzeba robić krach. Patrz, mamy tamburyn. Nie, patrz. Daj no na chwilę. Chcę ci pokazać coś. Daj ten patyk. Daj. Patrz. Ej. Jeszcze raz zagrać sobie w skupieniu większym. Mam niektóre nuty umiem z pamięci grać, ale już teraz nie będę teraz tego robić, bo mało ćwiczyłam ostatnio i mi się nuty krochmalą. Czasami tak, na dzwonkach chromatycznych uczyłam się na studiach. To już było dawno, dawno temu. No i tak mi zostało jakoś. Mam jeszcze inne dzwonki. Kaspi ciągnie. Znowu guma, taki wąż. Patrz, daj. Daj tego węża. Taki. Glizda. Co my tu jeszcze za skarby mamy? Worek. To jest worek wspomnień czy worek skarbów? Patrz. Pę. Kaspi się tak odstresowuje czasami. Lubi sobie pograć. Dla autysty jest to jedno z najlepszych rozwiązań, żeby na spokojnie zrobić krach. Ponieważ jak wielkie działanie ma muzyka dla autyzmu, obojętnie w jakiej formie. Jeśli dziecko się tym interesuje, to trzeba mu to dać. I Kaspi jest bardzo za tym, żeby sobie tak pobrzdynkolić, nie? Artysta z niego nie będzie, ale najważniejsze, że ma gdzie rozładować swoje emocje. Lepiej niż rzucać czymś. Lepiej niż coś niszczyć. Także, no. Kacper sobie perkusję ustawia. Kiedyś no myślałam na tym, żeby mu kupić perkusję, ale za duży krach byłby. U sąsiadów się teraz niedawno dziecko urodziło, więc byłoby to ryzykowne. Także, no. Nie możemy takich rzeczy robić na razie, póki co. Nie, Kaspi? Robimy krach. Kacper od przedszkola miał tak zainteresowanie muzyką. Muzyka to jest takie drugie ja jego i lubi słuchać muzyki. Jest bardzo muzykalny. Lubi potańcować. Nie, Kaspi? Co jeszcze tu mamy? Pokaż tam. Pokaż widzom. Takie coś. Kacprowi kupiłam. Nigdzie tego nie szło kupić. Taka grająca puszka. Dlatego, że Kacper jak był mniejszy nie umiał kręcić takim czymś. A teraz patrzcie sami.
Umiesz tym kręcić? Zobacz, tu trzeba kręcić, zobacz. A w drugą stronę. He? O, teraz jest ok. Inteligentnie, nie? Obraca tą puszką i jedzie jeszcze dodatkowo. Nie kaspi? Co tu jeszcze mamy? Aj! To jest jajko. Ja, jajo. 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 Co tam jeszcze jest? To jest masażer. To jest takie coś. Obróć się. Obróć się. Patrz. Tu. Patrz. Kaspi się, ja odstresowuję. To nie jest na podłoga. Patrz. Tu można nogę. Ej. Panie Krach. A nie rób po podłodze, bo fajne rysy będą teraz. Nie, nie, nie. W tym krachu nie będę mroć. Znaczy... Co tu jeszcze mamy? Super sobie tu wszystko ustawia. Co on jeszcze w tym worku ma? Nie, tak się nie robi. To nie gwoździe. Ja. Na. Patrz. Nie. Stop. Nie, bo dziurę w nim zrobisz. Ej. Kaspi. A z tym co zrobisz? Ej, gdzie jest ten cały patyk? Wiecie co, nie idzie zaś. Tu masz. Najfajniejszy dźwięk z tych wszystkich chyba instrumentów tutaj. Kacper testuje dźwięki. Z tego co wiem, dużo autystów ma potrzebę właśnie wyrażania siebie w muzyce, znaczy się takiego odstresowania się. Dlatego dużo rodziców też kupuje dzieciom perkusję. Kacper lubi te instrumenty, jakby miał perkusję, to by napieprzał w perkusję, no ale na razie zostawmy ten temat, może kiedyś. Na razie nie będę szaleć z perkusją. Na razie mu wystarczy to co ma. Raz za kiedy sobie wyciągnie, jest ok. I też idzie. Tada! Nie? I co tu jeszcze mamy? Umiesz to wdmuchać? Dmuchaj! A kiedyś Kacper robił coś takiego, dmuchał w to nawet. Nie, dmuchał do środka. Tylko robił taki dźwięk. To też jest fajny instrument. A. Jak struganie marchewki, nie?
A tu? To jeszcze jakieś pałeczki są. A ci słońce świeci, nie? To już nic więcej nie ma takiego. To jest wszystko. Drugą stronę. Dlaczego on to wszystko poukładał? Nie? Na to to ja bym nawet nie wpadła, że tak wyszło. Połóż, połóż. Tak to wygląda. Nie, Kaspi? Będziemy się dalej bawić, nie? Jeśli Wam się ten filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie i życzę Wam miłego popołudnia. Takie na odstresowanie taki odcineczek. Cześć!